Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ale to sięgamy też do bardzo starego zagadnienia w psychologii, które nazywa się polaryzacja. To znaczy dwie grupy dzielą się na te głównie o skrajnych poglądach i poszukują dowodów na potwierdzanie własnej słuszności grupy własnej. No, ta polaryzacja pojawia się, gdy zwolennicy jakiejś idei są bezkrytyczni, akceptują wszystkie dane, które właśnie potwierdzają ich punkt widzenia i krytycznie podchodzą do wszystkiego, do wszystkich innych danych, które mogą stać w sprzeczności. No i ta polaryzacja dzieje się zarówno w społecznościach realnych, jak i w społecznościach wirtualnych. No i wówczas my chcemy się czuć jako część tej grupy lepszej i dowodzić słuszności naszych własnych poglądów i tej grupy, którą reprezentujemy. Zatem wszelakie potknięcia grupy obcej są bardzo kuszące, no bo potwierdzają mi to, co jest dla mnie ważne, czyli społeczny dowód słuszności mojej grupy. Po drugie, mamy też taki kawałek, który wpływa na moją wspólnotowość. No, są to ludzie, którzy się ze mną zgadzają, a jeszcze wpływa to tak, no, dopaminowo na to, że dostaję lajki, jak coś tam napiszę i one rosną i ludzie się jakoś ze mną zgadzają, więc taka akceptacja i aprobata społeczna są również kuszące. No i też bronimy jakiegoś swojego interesu, czegoś, co uważamy za słuszne. My mamy takie poczucie, że występujemy w imię ważnych dla nas wartości, a każdy z nas jako człowiek ma pewne wartości. I to jest nawet dobrze, że my tych wartości w pewien sposób chcemy bronić. Problem zaczyna się wtedy, kiedy chcemy te wartości narzucać wszystkim dookoła, zapominając, że to prawo do wartości jest rzeczą w pewien sposób indywidualną. No ale jeżeli wierzę, że to jest uniwersalne dobro dla wszystkich ludzi dookoła, to się nie dziwię, że będę próbowała te wartości wcisnąć każdemu, nieważne czy ich potrzebuję, czy nie. Więc to, co jest jeszcze bardzo istotne w takiej cancel culture, to jest właśnie ta dyskredytacja tych dotychczasowych działań i taki efekt, powiedziałabym trochę efekt aureoli, na zasadzie jeżeli uważałam cię za osobę dobrą, wywarłaś na mnie dobre wrażenie, to będę uważać, że jesteś osobą bezgranicznie dobrą i masz tylko wspaniałe cechy osobowości. No i efekt lubienia. Im bardziej cię lubię, tym bardziej ci ufam. No i nagle, jeżeli ty mówisz coś, co jest zupełnie nie po drodze z rzeczami, w które wierzę, no to ten cały efekt aureoli, efekt lubienia, szlak trafia. No i trochę nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Jest wielki dysonans. Tu lubię kobietę, fajny podcast prowadzi, ta Karolina Sopańska, a teraz nagle gada coś, co mi w ogóle nie leży, albo zaprasza jakąś gościnę, psycholożkę od 7 boleści, co w ogóle gada jakieś pierdy. No i teraz co ja mam robić? Lubić czy nie lubić? Tak? Bo to wymaga pewnego nakładu, no bo jak się rodzi taki dysonans, to człowiek będzie dążył do tego, żeby go zniwelować, bo on jest niekomfortowy. I teraz najprostszą drogą do zniwelowania tego dyskomfortu jest odciąć, usunąć, nie? A trochę więcej zasobów poznawczych, czyli właśnie myśli, weryfikacji swoich przekonań, konfrontacji z tym, wymagałoby zastanowienie się, no dobra, ale co ja w zasadzie czuję? Dlaczego mnie to tak uderzyło? A co jeśli ona myśli o tej sprawie w taki, a nie inny sposób? Co to dla mnie znaczy? Jak to wpływa na moje życie? Jakie to ma dla mnie znaczenie? Czy może być tak, że my się zgadzamy w 90% spraw, a 10% to mamy zupełnie odmienne poglądy? No tylko zobacz, to wymaga czasu. A jak ktoś jedzie w samochodzie, słucha tego podcastu, usłyszał coś, co mu się nie spodobało, to prościej jest to wyłączyć. I po prostu włączyć jakiś inny podcast, niż przeprowadzić ze sobą taki proces myślowy, zwłaszcza jeżeli mamy dużo na talerzu i dużo do zrobienia tego dnia. Myślę sobie, że to jest takim przyczynkiem, takim powodem, dla którego my często te osoby usuwamy, ale też pojawia się pewna idealizacja. To znaczy ta relacja twórca a obserwator jest bardzo niesymetryczna. Ty czy ja pokazujemy różne fragmenty,
Owszem, są osoby obserwujące, które komentują, które wdają się w dialog. Ja to bardzo lubię i lubię też wymianę korespondencyjną z obserwatorami w sensie wiadomości. Tylko, że oni o mnie wiedzą więcej niż ja wiem o nich. I teraz to jest taka podstawa do tego, żeby tworzyć sobie pewnego rodzaju wyobrażenia. I to nieważne, czy weźmiemy twórców internetowych, czy weźmiemy aktorów, czy weźmiemy polityków, artystów. Oni są eksponowani częściej niż my jako ich odbiorcy. My o nich wiemy, mamy większą informację o tym, co robią, jak pracują, niż my o każdej poszczególnej osobie, która obserwuje działania takiej osoby. I czasami może się pojawiać pokusa do przypisywania tym osobom pewnego rodzaju cech i pewnego rodzaju oczekiwań, jaka ta osoba powinna być. Nie? Czyli pojawia się takie podświadome oczekiwanie, że ona też jest z mojej bańki. Czyli ona musi być podobna do mnie. Ten efekt podobieństwa będzie też odpowiadał za lubienie. To jest pewnego rodzaju błąd atrybucji, często wykorzystywany także w marketingu. I nagle ta osoba mówi coś zupełnie tak daleko od tego, co ja myślę i co ja czuję, albo coś, z czym się zupełnie nie zgadzam. No to znowu dyskomfort i najprostszą strategią na redukcję tego dyskomfortu może być usunięcie. I teraz, ja nie, jakby mówiąc to wszystko, nie mam takiej myśli, że chciałabym, żeby ludzie się nigdy ze sobą nie kłócili i żyli w wiecznej zgodzie i przytulali się, nawet jak się nie zgadzają. Nie, nie, nie. Bo możemy dojść do wniosku, że ktoś jakby ma tak dalekie poglądy ode mnie, że ja w ogóle nie mam ochoty z tą osobą rozmawiać i nie mam ochoty jakby wchodzić z nią w jakiekolwiek interakcje, czy dłużej obserwować, czy oglądać. Tylko ważne jest to przemyślenie, że może zamiast podążać za pierwszym komentarzem czy nagłówkiem ta i ta jest taka i taka, to zastanowić się, co ja o tym myślę. I jeżeli ja się poukładam z tym, co ja o tym myślę, to ja wtedy mogę podjąć decyzję. Daję szansę, odchodzę, zgadzam się, nie zgadzam, oglądam, nie oglądam, obserwuję, nie obserwuję. Tylko to wymaga pewnego poziomu refleksyjności, na którą nie zawsze jest czas, nie zawsze jest zasoby, nie zawsze jest motywacja. Natomiast z tego, co jakby gdzieś tam sobie czytam i obserwuję, to właśnie ta polaryzacja w połączeniu z tym ostracyzmem cancel culture prowadzi do takiego nawoływania, nie? Że tutaj jedna grupa versus druga grupa, no i nie możesz być pośrodku, możesz być albo za, albo przeciw. No i to również jest pewnego rodzaju zniekształcenie, a nie rzeczywistość. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.